Powieję dziś trochę Japonią, ale to ze względu na dwa gamingowe laptopy MSI, które chcę Wam dziś pokazać. A sugerują to już same nazwy, które od razu kojarzą się z mieczami. Katana GF76 i Sword 15. Przy projektowaniu obu komputerów z MSI współpracował Nagano Tsuyoshi, profesjonalny japoński ilustrator, którego możecie znać z projektu okładki do gry Romance of Three Kingdoms 5. Pracował on również przy grafikach do jednej z Godzilli, a swój realistyczny i surrealistyczny styl animacji przekłada też na japońskie grafiki związane z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Najpierw opowiem Wam o obu tych komputerach, a później przedstawię 5 moich ulubionych japońskich gier, w które można na nich zagrać, bo to naprawdę świetna okazja, żeby polecić kilka naprawdę bardzo dobrych tytułów. W szachach grę zawsze zaczynają białe, więc ja też zacznę od białego Sworda 15. Nazwa wskazuje, że mamy styczność z mieczem i przyglądając się komputerowi faktycznie widać mocne, ostre cięcia na smukłej, opływowej obudowie. Znajdziemy tu 3 porty USB-A, 1 port USB-C, złącze HDMI, port do przewodu sieciowego i złącze słuchawkowe mini jack 3,5 mm. Klawiatura z panelem numerycznym ma bardzo ładne i wyraźne niebieskie podświetlenie, a dopasowany kolorystycznie do obudowy gładzik jest duży i responsywny. Ekran to IPS Full HD z matową matrycą i odświeżaniem na poziomie 144 Hz. Taka wartość sprawia, że podczas grania w więcej niż 60 klatkach animacji na sekundę na ekranie nie pojawią się żadne niepotrzebne artefakty. W środku Intel Core i7 11 generacji, który oferuje 40% wzrost wydajności w porównaniu ze swoim poprzednikiem. Wspiera go 16 GB szybkiej pamięci RAM DDR4 oraz bardzo wydajny układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3060. Bazuje na architekturze Ampere, czyli na drugiej generacji architektury RTX NVIDIA, która charakteryzuje się nowymi rdzeniami RT, rdzeniami Tensor oraz procesorami strumieniowymi zapewniającymi najbardziej realistyczną grafikę generowaną z wykorzystaniem technologii ray tracingu. Na dane przewidziano tu szybki dysk SSD o pojemności 512 GB. Sword 15 to również chłodzenie Cooler Boost 5 wykorzystujące dwa wentylatory, 6 ciepłowodów oraz smart termoprzewodzący MSI, aby zapewnić komputerowi jak najniższe temperatury, nawet przy największym obciążeniu najbardziej wymagającymi grami. Do tego dochodzi wsparcie technologii Hi-Res Audio oraz dźwięku przestrzennego Nahimic. Aplikacja do zarządzania komputerem MSI Center oraz MSI App Player. To emulator Androida, dzięki któremu można grać na komputerze również w produkcje mobilne. A tych japońskich jest tam naprawdę dużo. Katana GF76 wydaje się nieco bardziej stonowana, to ze względu na połączenie czarnej obudowy z czerwonym podświetleniem klawiatury z blokiem numerycznym. Ale na obudowie też są te ostre cięcia, tak jak w Swordzie, więc komputer wciąż wydaje się taki trochę zadziorny. Ale jednocześnie komputer nie jest odpustowy, więc spokojnie wyciągnięcie go również na spotkaniu biznesowym. Na obudowie komplet potrzebnych portów, czyli 3 USB-A, 1 USB-C, złącze do przewodu sieciowego RJ45, port HDMI i mini jack 3,5 mm. Ekran z typowo gamingowym odświeżaniem 144 Hz to IPS Full HD z matową matrycą, więc nie będziecie walczyć z refleksami światła. Przyjemnie się na niego patrzy, a jeszcze przyjemniej na nim gra. W środku sporo mocy dzięki wydajnemu procesorowi Intel Core i7 11 generacji oraz 16 GB szybkiej pamięci RAM. Na dane przewidziano tu szybki dysk SSD o pojemności 512 GB, a do obsługi gier wydajną kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070. Czy wystarczy do płynnej rozgrywki? Na pewno to wydajny układ, dodatkowo obsługujący ray tracing, czyli śledzenie promieni. A lepsze oświetlenie w grach to zauważanie lepsza jakość otoczenia, obiektów i postaci. Podobnie jak w Swordzie 15 mamy tu wydajne chłodzenie Cooler Boost 5, obsługę Hi-Res Audio, dźwięku przestrzennego Nahimic oraz aplikację MSI Center do sterowania komputerem, jak i MSI App Player do uruchamiania gier mobilnych z Androida. Z zakupem Katany i Sworda wiąże się promocja trwająca do 26 lipca. Jeśli zdecydujecie się na zakup któregoś z tych dwóch komputerów, dostaniecie voucher na sushi o wartości 250 zł. Dodatkowo pierwsze 20 osób będzie miało szansę zgarnięcia dekoracyjnego miecza japońskiego. No dobrze, skoro wiecie już jak wyglądają i co mają w środku Sword i Katana, to przejdźmy do 5 moich ulubionych japońskich gier. Gwarantuję Wam, że wszystkie te tytuły to naprawdę kapitalne gry, które gwarantują dziesiątki godzin świetnej zabawy. Jeśli miałbym wybrać moje ulubione japońskie RPG, długo wahałbym się między dwiema produkcjami, ale jednak serce przemawia za Persona 4 Golden. To niesamowicie wciągająca opowieść o grupie licealistów, którzy potrafią kontrolować tytułowe persony i przechodząc do lustrzanego świata, po drugiej stronie ekranu telewizora, muszą rozwikłać zagadkę tajemniczych morderstw. Monster Hunter World to natomiast niesamowity świat ogromnych potworów. W grze wcielamy się w łowców tych stworów i doskonaląc swoje umiejętności oraz tworząc coraz mocniejsze bronie i pancerze, polujemy na coraz większe bestie. Gra zachwyca rozmachem i gwarantuję Wam, że po zobaczeniu niektórych kreatur będziecie mieć ciarki na plecach. Dark Souls 3 to natomiast ultra trudna gra akcji, w której ekran śmierci jest standardem. Wymagająca, wciągająca, tajemnicza, nie dla każdego, ale nagradza za cierpliwość i umiejętności.
Szukając niesamowitej historii, koniecznie sprawdźcie Nier Automata, które zachwyca na absolutnie każdej płaszczyźnie. Od projektu bohaterów, przez rozgrywkę, aż po ścieżkę dźwiękową. I gwarantuję Wam, że po pierwszym skończeniu weźmiecie się za kolejne, szczególnie, że to warunek, by poznać całość fabuły. A jeśli lubicie bijatyki, świetnym wyborem będzie Tekken 7, czyli najnowsza odsłona kultowej japońskiej serii. Gra jest cały czas wspierana nowymi wojownikami, a będzie stawiać wyzwanie jeszcze długo ze względu na popularne tryby sieciowe, w których staniecie przeciwko prawdziwym graczom. Zarówno katana, jak i sword, jak sami widzicie, to bardzo ładne, zgrabne i poręczne, a jednocześnie wydajne komputery gamingowe. Mocne podzespoły w połączeniu z kompaktowymi rozmiarami sprawiają, że można te komputery śmiało wrzucić do torby czy plecaka i zabrać poza dom, więc jeśli szukacie komputera do gier, to myślę, że oba te laptopy zdecydowanie warto wziąć pod uwagę. Jeśli podobał Wam się materiał, zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał i widzimy się przy okazji następnego filmu. Trzymajcie się, cześć!